Gość Radia Płońsk. Tłoczno się zrobiło dzisiaj w naszym studiu, ale to bardzo cieszy. Razem z nami Anita Głodek, Jola Szymanek z córką Helenką i Zbigniew Kaniak, czyli zespół ludowy gminy Płońsk-Swada. Dzień dobry. Dzień dobry. Wrzesień to czas naborów i dzisiaj także z tego powodu tutaj jesteście, ale wcześniej powiedzcie, skąd pomysł na założenie nowego zespołu ludowego. Anita. Pomysł powstał, tańczyliśmy wcześniej w zespole LZ Płońsk, zespół został zawieszony, nie chcieliśmy tego tak zostawić, chcieliśmy działać dalej, postanowiliśmy założyć stowarzyszenie i teraz dzięki ogromnej współpracy tutaj z gminą i tutaj ogromny ukłon w stronę wójta Aleksandra Jarosławskiego, to dzięki niemu otrzymaliśmy siedzibę w Cępkowie, ćwiczymy w szkole w Siedlinie. I tutaj też podziękowania dla dyrektora szkoły w Siedlinie, pana Dariusza Urbańskiego. I działamy teraz jako gminny zespół. Poszliśmy na wieś i cudownie się tam czujemy, bo przyszło mnóstwo dzieci z Cępkowa, z Siedlina, z okolic. Mam nadzieję, że przyjdzie ich jeszcze więcej. No i działamy, bawimy się, tańczymy, rozkręcamy to. Jest super. A jak zaczęła się wasza przygoda z tańcem ludowym? No bo mi się wydaje, że to mimo wszystko trochę zapomniana i mało doceniana pasja, profesja. Pani Olu. W moim przypadku my się przeprowadziliśmy tutaj w okolice i ja szukałam jakichś zajęć dla dorosłych ludzi, a niekoniecznie interesuje mnie aerobik, fitnessy i tak dalej. I szukałam jakiejś fajnej grupy, gdzie byłoby troszeczkę ludzi w moim wieku, z którymi mogę nawiązać fajne relacje, ale też, żeby móc się poruszać i porobić coś fajnego, aktywnego. I zupełnie przypadkiem zauważyłam, że jest ten zespół ludowy jeszcze wtedy w MCK-u. No i strzał w dziesiątkę, teraz dwie moje najserdeczniejsze przyjaciółki to są właśnie z zespołu. Przy okazji też moja córeczka zaczęła tańczyć w grupie dziecięcej, także u mnie tak. No to właśnie do tej najmłodszej części naszego dzisiejszego towarzystwa chciałem. Jak ci się tańczy? Co ci się podoba najbardziej w tym tańcu ludowym? Koleżanki. Podoba ci się w ogóle taki taniec? Tak. Panie Zbyszku, pan jest chyba dowodem na to, że w każdym wieku można tańczyć, skakać i to pewnie pod sufit, prawda? Ależ oczywiście, co prawda ja przyszedłem do tego z zespołu, głównie z zamiarem grania i może śpiewania, ale jak się okazało, że w zespole jest deficyt tancerzy, to zdecydowałem się nauczyć tych tańców, no i wspomagam zespół również swoim tańcem w miarę swoich możliwości. No. Bardzo dzielnie zresztą, bardzo się nam przydaje tutaj do pary. O to część muzyczną trochę chciałem podpytać. Właśnie wy prowadzicie nabór tylko do tej sekcji tanecznej, czy sekcja muzyczna też u was jakoś tak oddzielnie funkcjonuje? Nie mamy w sekcji muzycznej, ale jeżeli ktoś by chciał dołączyć do zespołu, na przykład z akordonem, skrzypcami, dudami, z czymkolwiek, tak, chciałby się z nami podzielić i fascynuje go taka muzyka, to jak najbardziej nam się marzy posiadanie własnego zespołu ludowego, tak? Własnej orkiestry, tak, która by nam przygrywała, ale to zapraszamy, tak, jesteśmy otwarci. I jak wyglądają te wasze zajęcia w Siedlinie, w Cępkowie? Zajęcia w Siedlinie, w szkole w Siedlinie odbywają się w każdy poniedziałek i w każdą środę. O 18:00 zaczynają dzieci, o 19:00 dorośli, do 20:30. I teraz nie mamy takich grup określonych wiekowo, jakoś rygorystycznie, więc na razie jest różnorodność ogromna wiekowa. No i teraz zależy, zależy jak to się czuje, tak, w jakim wieku, to może dołączyć do dziecięcej, do dorosłej grupy. Trzeba przyjść, zobaczyć, z kim chcemy tańczyć, z kim chcemy się bawić i wtedy samemu zdecydować. Najlepszą zachętą dla nowych uczestników, tak mi się wydaje, będzie takie dwa zdania powiedzenia osób doświadczonych już. Co wam dał taniec, Anita? Wiesz co, taniec daje taką wolność, radość daje ogromną, tak? Bo wcześniej też, tak jak Jola mówiła, chodziłam na jakiś fitness, tak? Potrzebowałam się ruszać, ćwiczyć, ale to mi nie dawało tej frajdy. Tam na fitnessie nie rozmawiam z ludźmi. Wchodzę, robię tam swój jakiś układ i wychodzę, tak? A tutaj po prostu my się zaprzyjaźniliśmy wszyscy. My jesteśmy taką ekipą przyjaciół, tak? Więc my się razem spotykamy, często poza zespołem, tak? Śpiewamy, tańczymy, bo oprócz ruchu, też ta muzyka, jest śpiew, więc to jest ogromna radość, ogromna frajda, no i grupa przyjaciół, więc to jest to. Panie Zbyszku?
Wypowiedź Anitki uzupełnię tym, że w naszym zespole zawiązały się małżeństwa, urodziły się dzieci, niektóre dzieci wyrosły i przeszły z grupy młodszej do grupy starszej. 6 września pierwsze zajęcia były, jak to możliwe? No dobrze, ale rozumiem, to, że w zespole spada, natomiast no, nie można tu pominąć tego, że nasz zespół ma jakieś tam głębsze tradycje. No i znamy się już od wielu lat. No teraz czekamy, aż te nowe dzieciaczki przyjdą do nas tańczyć właśnie. Czekamy, aż się tak oczywiście wrócą. I Jola, Helenka, co wam dał taniec? Dla mnie to jest super, że my przychodzimy na zajęcia razem i kiedy ćwiczy Hela, ja mam czas, żeby posiedzieć, pogadać sobie od serca z przyjaciółkami, a z kolei kiedy my ćwiczymy, to Helenka ma grupę fajnych przyjaciółek, z którymi się bawi, grają sobie w gry, biegają, wygłupiają się. Fajne są koleżanki? Tak. To jeszcze na koniec tylko dlaczego, no ale i w jaki sposób do was w ogóle dołączyć? Można dołączyć przez stronę na Facebooku, która się nazywa Swada, Zespół Ludowy Gminy Płońsk Swada, ale jak się wpisze hasło Swada, to spokojnie można to znaleźć. Aha, to jeszcze wyjaśnijcie do nazwy, bo ja przynajmniej że jej nie rozumiem. Swada to jest werwa, energia, tak? Więc ze swadu to tak jak właśnie z siłą, z energią, z radością, tak? To wracając jeszcze do tego, tak, jak do was więc dołączyć. Zapraszamy na stronę facebookową Swada. Można się kontaktować przez Messenger ze mną. Ja się nazywam Anita Głodek, albo do Dominika Skorek. Dominik Skorek to jest nasz trener, też można do niego pisać. Także spokojnie. Tam są też numery telefonów do nas podane w razie czego. No i tak, albo po prostu przyjechać do Siedlina, do szkoły w Siedlinie w poniedziałki od 18 dzieci, 19 dorośli i w środy. Także przyjeżdżajcie, zapraszamy, jesteśmy otwarci. A no i co ważne, te zajęcia są bezpłatne, tak? To jest bardzo ważna informacja, te zajęcia są bezpłatne, są finansowane przez Urząd Gminy Płońsk, tak? My wygraliśmy konkurs i otrzymaliśmy środki na opłacenie trenera. Teraz też chcę się pochwalić, bo wygraliśmy kolejny konkurs. Mazowsze Lokalnie organizowało taki konkurs na rozwój organizacji. Dostaniemy 6 tysięcy złotych. Dzięki temu będziemy mogli sobie zakupić stroje sceniczne. A kiedy te stroje sceniczne będzie można zobaczyć? Jakieś występy w planach, czy na razie nie planujecie? Jest taki początek, że tak no, w zasadzie ruszyliśmy w czerwcu i nie wiedzieliśmy naprawdę na czym stoimy. Teraz dzięki tym środkom uszyjemy stroje. No, mam nadzieję, że do końca tego roku uda nam się zorganizować jakiś występ. Bardzo tego chcemy No, ale nie wszystko też od was jest zależne, rozumiem? No nie wszystko od nas zależy, więc jeszcze nie wiemy, gdzie to się odbędzie, czy to będzie w szkole, czy będzie jakaś uroczystość. No wszystko zależy od tego też, ile osób przyjdzie, ile par uda nam się stworzyć, ale na pewno coś się zadzieje, coś będzie. Napisaliśmy list do Nadleśnictwa Płońsk z prośbą o dofinansowanie, o drobną dotację. Otrzymaliśmy od nich 1000 zł. Dzięki temu mogliśmy zorganizować wycieczkę integracyjną w czerwcu dla dzieci z Siedlina i z Sępkowa i dla naszych też dorosłych tancerzy. Pojechaliśmy do Płocka na festiwal Wianki, festiwal ludowy, który miał tam inscenizować Noc Kupały. No, dzieci były zachwycone. Dzieciom się to naprawdę bardzo podobało, bardzo je to zachęciło do tego, do tańca. Naprawdę dzieciaki siedziały z takimi buziami otwartymi, bo było barwnie, kolorowo, dużo się działo na scenie. No i też dzięki znajomościom naszego trenera mogliśmy porozmawiać z jednym z tancerzy, co też pokazało tym młodym ludziom, że to jest też zawód, tak? Że w przyszłości można tańczyć, można z tego żyć, można prezentować naszą kulturę, tradycje właśnie w taki sposób. Także tutaj bardzo, bardzo dziękujemy Nadleśnictwu i jeszcze raz panu Tomaszowi Józwiakowi, który pomógł nam zdobyć te środki. To my do zaproszenia się przyłączamy. Reprezentacja Zespołu Ludowego Gminy Płońsk, Swada, gościła dzisiaj w studiu Radia Płońsk Anita Głodek, Jola Szymanek, córko Helenko i Zbigniew Kaniak. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.